jest, tak jest. Wjeżdżam do Wiednia samolotem, wracam za tydzień. Dlatego też suma 720 tysięcy złotych, które nam panowie ofiarują, w rachunek. Ma pani? Nie wchodzi w rachubę. Nie. Koszty naszej produkcji wynoszą... pani poda numery cyfry. Halo? Słuchaj, no chłopcze, przyjdź do fabryki, bo mam jeszcze z tobą parę spraw do omówienia przed wyjazdem. Dobrze, papo, zaraz przyjdę. Na odpowiedź panów czekam 25 bieżącego miesiąca. Ma pani? Ależ naturalnie, panie dyrektorze, ma wszystko na swoim miejscu. Ty? Tak, mam wrażenie, że to ja. No co się stało? Czy to jest to, że nie odwiedzasz mnie? Tak, ale dzisiaj musiałam tutaj wstąpić. Mam ci istotnie coś bardzo ważnego do powiedzenia. Bardzo ważnego? Patrzcie państwo, no cóż to takiego? Chciałam ci powiedzieć, że... Że co? Że cały ranek padał śnieg. I wszystko to nie, że wpadnę tutaj, żeby cię w łazienek, jak dawniej, przed laty. I ty przychodzisz tutaj po to, żeby mi specjalnie to zakomunikować? Zakomunikować? Ja przyszłam tutaj po to, żeby ci to powiedzieć. Zakomunikować. A cóż za śmieszne słowo. Zakomunikować. Zatem... To. Akcje koczarów spadły o 15 punktów. Czy ty wiesz, co to dla nas znaczy? To znaczy, że największy wróg naszego kartelu przestał istnieć. To znaczy, że będziemy bogatsi? No tak. Jeszcze milion. Jakie milion? 2-3 miliony. I to w ciągu pierwszego roku. I co dalej? Jak to co dalej? Dalej. Nie rozumiem. Jeszcze 2 miliony, 3 miliony, ale co dalej? Dzisiaj z rana znalazłam siwy włos. Pierwszy siwy włos. Wyrwałam go i spaliłam. Klaudiusz mówi, że siwe włosy należy palić. To podobno od garości. No, wybacz, ale jeżeli przyszłaś tutaj po to, żeby mi powtarzać brednie tego swojego zwariowanego Klaudiusza, no to lepiej było wcale nie przyjąć. No, to pan. Listy do podpisu, dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję, dziękuję. A prawda, zapomniałem ci powiedzieć. Dziś wieczorem muszę wjechać do Wiednia. No, tysiące spraw. Zawsze tysiące spraw, tysiące interesów. Od 20 lat jesteś w ciągłych rozjazdach. Paryż, Wiedeń, Londyn, Berlin... No, trudno, moje dziecko, na to nie ma rady. Co robi? Od 20 lat. I wśród tych rozjazdów nie zauważyliśmy, jak minę nic. Tak, żyje się dla rodziny, dla dzieci. Ale mąż jest stale zapracowany, a dzieci powyrastały i sobą są zajęte. A pewnego dnia spostrzega się, że ma się siwy włos. Niedobrze. Jesteś przewrażliwiona. Nerwy, nerwy moje. Kiedy wyjeżdżasz? Dzisiaj, ale nie gniewa się na mnie, Irena. Cóż, obowiązek. O, otóż to, obowiązek. Rysio. Byłaś u ojca? To nie w swoich sprawach. Chciałaś go z nich wyciągnąć, ale on nie pozwoli się ratować. Niestety. Ale, pozwól, że ci przedstawię. Jerzy, mój kolega szkolny, a dziś wielki taternik, alpinista. Nie znałaś go? Dopiero wrócił z Ameryki Południowej. Wczoraj przyjechał. No to ciekawe. Nic mi nie mówiłeś, że masz siostrę. Ależ naturalnie. Wychowała się w klasztorze. Rysiu. Zresztą ona ci to sama opowie. Ja muszę zmykać do papy. Rozruszaj go. Rysiu. Servus, zadzwoń jutro do mnie. Rysiu. Nie mam czasu, siostrzyczko. Pa! Cóż to za urwis tego Ryszarda. Tak dawno nie widziałem łazienek. A tak marzyłem o tym zawsze w górach, 5000 metrów nad poziomem morza. Więc jeżeli ma pani chwilę wolną... Dobrze. Teraz już pani zna moją historię nie gorzej od mojej babki. Dlaczego babki? Bo z nią mieszkam, to cała moja rodzina. Więcej nie mam nikogo. Kocha ją pan? Och, ubóstwia.
Czego ją pani znamy? Może ją kiedyś poznam. Wie pani, to dziwne, ale jest pani pierwszą kobietą, z którą mówię tak jak z nią. Mówi pan, no jak z babką? Och, nie. Na to jest pani zbyt młoda i zbyt piękna. Tylko pamiętaj dobrze o sprawie koczarów. To już agonia. No ale podobno nawet i umarli z martwych wstają. To było bardzo dawno, papo. Ci się już nie podniosą. To musi być strach. Co takiego? Ponieść klęskę, wszystko stracić tak bezpowrotnie. No, Pawelek to zupełnie się wdał w mamę. No, kobieto marzy z takim sentymentalizmem, ale mężczyzna? Zrobiłaś z niego mazgaja, moja droga. Istotnie. Pawelek to druga mama. Zazdroszczę mu. Ten to się we mnie wdał. A jakżeż tam twoja narzeczona? Szykuje wyprawę? Och, Janika mało się tym zajmuje. Za to jej matka? A, rad jestem z tego małżeństwa. To jest stara arystokracja przemysłowa. Ich firma ma już 140 lat. To rozumiem, może być chłopcze dumny z takiej narzeczonej. 140 lat. No, na szczęście Janinka ma znacznie mniej. W przeciwnym razie poważnie bym się zastanowił. Telefon do pana Ryszarda. Pan Jerzy... Kiedy zapomniałem, jak mu się... Przepraszam bardzo. Panienko. Przyjęcie? Tak, w czwartek. W czwartek, bo ja tu doskonale się składa, bo ja akurat zdążę powrócić. Siostrzyczko! Mogę? Nie. No, ale to nie ma sensu tak nagle się spotykać. No więc dobrze. Na wystawie. Jestem. Właściwie nie powinnam była tutaj przychodzić, ale winnam panu pewne wyjaśnienie. Przepraszam panią, to przecież pani. Tak, to ja. Pozując nie wiedziałam, że mnie ubierze w tę koszulę. Świetnie ten malarz wyczuł w pani Medeę. Ach, doprawdy nie znam się na mitologii. Medea. Kobieta, która dla miłości nie cofnęła się przed niczym, która... I pani Jerzy? Panie Jerzy, ja muszę panu coś wyjaśnić. Może panu to sprawi przykrość, ale... Przykrość? Pani mnie? W takim razie nie chcę o tym nic wiedzieć. Panie Jerzy... A więc dobrze, zgadzam się na wysłuchanie tej przykrej rzeczy, ale pod jednym warunkiem. Że wynagrodzi mi to pani przed tym przejażdżką za miasto. Nie, to prawdy nie. Błagam panią, tu czeka mój wóz. Nie. Wysłucha mnie pan nareszcie? Tam. Czy się pani to nie stało? A panu? Głupstwo. Trzeba koniecznie zajodynować. Czym mogę jeszcze służyć, szanownym państwu? Dziękuję. Proszę tylko zaopiekować się. Dobrze, że znalazła się tutaj jodyna. Nie lęka się pan bólu? Ale na wszelki wypadek... Za co mam znieść to? Za nasze jutro. A teraz proszę się nachylić. To konieczne? Konieczne.
pierwszej chwili wiedziałem, że to musi nastąpić, że zostaniesz moją żoną. Ale Ryszard, ten się dopiero zdziwi. Powiem mu o tym na jego zaręczynach. Zaprosił mnie na nie. Ireno. Przyrzeknij mnie, że nie przyjdziesz na te zaręczyny. Dlaczego? Chcesz przygotować rodzinę. Jaka ponura, a była taka wesoła. No przecież dzisiaj wieczór zaręczynowy. Teść psia, czy mogę prosić o przepis na ten sukien? Bardzo chętnie, zapytam kucharza. Jak to, sama pani nie wie, jak to się robi? A gdzieś Janinka, nigdzie jej. Nie rozłączają się z Ryszardem. Co, tak ciągle? Przecież to narzeczeni. No, wprawdzie moją zasadą jest, że łoże małżeńskie nie powinno stygnąć, no ale to dopiero narzeczeni. Mam nadzieję, że Janinka to rozumie. Niech sobie wynagrodzi chwilę samotności po ślubie, droga pani. Jak to? Bo właściwie nasi mężowie są mężami wtedy, kiedy nimi nie są, bo potem... To dziwne poglądy, a szczęściem Janinka inne ma zasady. Szczęśliwa. Bardzo. I trochę oszołomiona. Wiesz, mama wychowała mnie po mieszczeńsku. Wobec tego na pewno potrafisz smażyć konfitury. I będziesz je smażyła dla mnie? Jeśli o to poprosisz. Jeśli poproszę. Przecież ja o to błagam mamę od 20 lat, a mama nie może się nauczyć. Mąż mój tak bardzo żałował, że nie może być obecnym na zaręczynach syna. Wraca dopiero jutro. Ach, interes przede wszystkim. Nasza firma zawsze przestrzegała tej zasady. Podobno istnieje 140 lat. 142, proszę pani. 142 i 5 miesięcy. No. W ciągu tych 132 lat mogła się pani istotnie przyzwyczaić do tej zasady. Nie wiem, o czym Janinka może tak długo mówić ze swoim narzeczonym. Zapewne o miłości. Janinka o miłości? O proszę pani, na to jest zbyt dobrze wychowana. Widzę, że nasze poglądy na wychowanie dzieci bardzo się różnią. Ja jestem szczęśliwa, że mogę być przyjaciółką i towarzyszką moich chłopców. Ach, gdyby pani miała córkę. Gdybym miała córkę, nauczyłabym ją cenić miłość. Być kobietą, przede wszystkim kobietą. Być może, że kobieta powinna zawijać w kobiecie... Brawo! Odważnie! Istotnie bardzo odważnie. Przeproszę drogą panią na chwilę, ale teściowa nie powinna również zawijać w kobiecie gospodyni. Ciekawam, co na tę teorię ojciec Ryszarda? O, to tylko teoria. Pani Irena jest wzorem matki i żony. Dziwny wzór. Ci dążyłani połamali sobie tu zęby. Jakie zęby? Co za zęby? Nic nie rozumiem. No, pójdę po Janinkę. Wprawdzie moją zasadą jest, że loże małżeńskie powinno stygnąć, ale co za wcześnie. To niezdrowo. Przepraszam. Klaudiuszu, jeszcze jeden. Niech nam powie Klaudiusz. Tak? Skąd to Klaudiusza to rzymskie imię? A, pewnie to prawnuk Cezaru. O, na pewno. Chyba nie. Nie? Na chrzcie dano mi po prostu Ildefons. Ale kiedy panienka uczyła się historii, nazwała mnie Klaudiusz. I tak już zostało. Nawet imię mam od panienki. Wszystko. Naturalnie. Klaudiusz jak zwykle opowiada o moich wyczynach. Wracam z przedziału kolejowego dla pań. Uff. No, dobrze. Takie to straszne. No dobrze, no fajnie. No, proszę bardzo, pani Majasko. Papierosy. A, proszę, proszę pani. No przepraszam. Niech panienka tyle nie pali. No. Panienko, Klaudiuszu! Proszę bardzo. O czym panowie rozmawiali? Aha, znaczy, że o kobietach. Panowie, panowie, mieli kobiet
Pane! O takim małym, dobrym, pięknym ptaku, bez trochę ptakiem, a trochę tęczą. Ptasku, tym. Cóżeś ty sobie za ptaka wymyślił? Ja nie wymyśliłem. No rajski. Toś ty ptaka zrobił z matki. Panowie, słyszeliście? Panowie, nie rodzić dzieci. Kocha mnie. Czy babcinia rozumie? Kocha. Więc skoro ty ją kochasz i ona ciebie kocha, to dlaczego nie pójdziesz do jej rodziców? I nie popij rękę. Widzisz, babciuniu, ją zdaje się trochę przeraża tempo. A ciebie? Mnie? Ale nie chciałbym jej rozgniewać. Co ty byś zrobiła na moim miejscu? Gdybym naprawdę kochała, to bym... Należałoby, abyś mnie odprowadził do mamy. Pewnie się niepokoi. Mam wrażenie, że zgadłaś. Wreszcie was znajduję. Właśnie miałem zamiar odprowadzić Janinkę do pani. Wybaczą panie na chwilę, ale muszę z kolei również ją odprowadzić do mamy. Powiedz mi, moja droga, o czym dobrze wychowana panna może mówić z obcym, młodym człowiekiem w ciągu 3 godzin? Z moim namiarem, że tak zwykle brakło nam już tematu, nawet po ślubie. Wprawdzie moją zasadą jest, że łoże małżeńskie, no zresztą wszystko jedno. Moja Janinku, powiedz mi, czy on nie był czasem wobec ciebie zbyt fałszywy? Ależ mamo! No co, no z nimi nic nie można wiedzieć. Wszyscy są tacy lekkomyślni, a zwłaszcza ta mama. No, ta mama! A gdzież jest Ryszard? Nie rozstaje się z Janinką, no. Ach, to czarująca dziewczyna ta mała. Wobec tego wypijmy zdrowie narzeczonych. I zdrowie Śmiałka. Dlaczego Śmiałka? Pani, to małżeństwo. A ma rację, to prawie pociąg w nieznany. Widmem katastrofy. Panowie, panowie, mówicie z matroną. O! A poza tym? Ależ mamo, ja już jestem dorosły. No więc zdrowie odważne. Viva! To znaczy moje. Ale ma Janinki? Koniakiem? Panowie, najczęściej trzeba coś zagrać, coś uroczystego. Naturalnie, naturalnie, mama. Mamo, tam słychać. Przecież to przyjęcie zaręczynowe. Co powie matka Janinki? Matka Janinki, właśnie to na jej cześć. Mamo, mamo. Mamo, 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 wiecznie morały. I właśnie dzisiaj, kiedy ja szczęśliwa, taka pełna radości. No przecież to zaręczyny mego syna. My chcemy. Ja też. Czy mogę pana prosić? Ależ tak, tak, zatańcz raz z mamą, Rysiu. Słowo daje wolę matkę od przyszłej synowej. Pawełku, już czas na ciebie. Idź spać. Słuchajcie, i my chodźmy do domu. Już późno. Przerzedziła się. Rysiu, ten twój przyjaciel, no jakże on się nazywa, Jerzy, tak? Nie widziałeś go więcej? Nie, nie mam pojęcia, dlaczego nie przyszedł. Wyobrażam sobie, jak się będzie śmiał, jak się dowie o wszystkim. Tak. O, jest! O, Wilku, mowa. Tu przede wszystkim przyjmij życzenia, chłopie. Dziękuję. I zdaje się, że wypadałoby przeprosić za to najście w nocy. Dajże spokój tym ceregielom. Właśnie mówiliśmy o tym, jakżeś się dał wziąć na kawę. Nie rozumiem. Mamo, słyszysz? On jeszcze nie rozumie. No tak, tak. To moja matka. Ale masz niemądrą minę. Nie macie poczucia humoru. No i zostawiam was samych. Ja muszę do narzeczonej. Wyobrażam sobie, jak się będziecie śmiać. Panie Jerzy, zanim pan odejdzie, chciałabym z panem pomówić. Chodź. Albo cię nie odstępuje, albo go w ogóle nie widać. Dziwna rodzina. Mamo. Ach, przyszedł pan w końcu. Proszę pana, chcielibyśmy z Janinką iść do domu. Tak prędko?
Panie Ryszardzie, druga godzina. Przecież o tej porze dopiero zaczyna się życie. Zaczyna się życie. Przepraszam na chwilę, zaraz wrócę. Znowu. O drugiej godzinie zaczyna się życie. Nie, moje dziecko, jeżeli to małżeństwo w ogóle dochodzi do skutku, to tylko przez wzgląd na ciebie. No pewnie, że nie przez wzgląd na mamę. No, natura. No, Janinko. Ach. Widziałeś, gdzie mamy? Nie widziałem. Właśnie też jej panienka dzisiaj nic nie jadła. Jak zobaczysz mamę, powiedz, że wyjechałem na chwilę. Odprowadzam narzeczoną. Dobrze. Oj, ta panienka. Wiedziałam, że ta chwila przyjdzie, że przyjść musi. Ale nie wiedziałam, że przyjdzie tak prędko. Pani Irena. Nie, niech pan nic nie mówi, Wyszłam za mąż, mając lat 16. Męża mego wkrótce pochłonęła praca, dzieci powyrastały. Nagle poczułam się sama. Zupełnie sama. Niech pan myśli, przez tyle lat sama. I nagle spotkałam pana. Ach, jakaż ja byłam wtedy głodna życia. I ten niemocnik Ryszard. A potem... wyraz pańskich oczu i to mi wróciło wiarę w siebie. Poczułam się znów młoda. Ja walczyłam ze sobą. Walczyłam uczciwie. To było silniejsze ode mnie. I pomyśleć, że gdybym nie przyszedł dzisiaj tutaj... Dowiedziałby się pan jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc. Gdy się jest młodym, odrzuca się rok za rokiem z uśmiechem. Pochodzi. Niechże mnie pani zrozumie. Wiek? Cóż mnie może obchodzić pani wiek? To może interesować wydział meldunkowy albo pani przyjaciółki, ale mnie... Ale to, że pani nie jest wolna, to, że pani ma meld... To, że pani jest matką mego przyjaciela, to jest straszne. Pani wiek, przecież ja znam pani rozkosz, jakiej nigdy jeszcze nie zaznałem. Nigdy. I ta pani cudowna świeżość. Pani świeżość. Pani poezja, na która ukazała Jazonowi złote runo. Nagle się dowiaduje, że to wszystko jest czyjąś własnością. Że nie może należeć do mnie, tylko do mnie. A pani tymczasem... Co pani? Nic. Niech pan na mnie nie patrzy. Ze szczęścia. Ireno. Takiego szczęścia nie mógłbyś mi dać nigdy. Nigdy. Dziękuję ci. Nie żałuję niczego, co się stało. To wspomnienie pójdzie za mną przez całe życie. Gdy mi będzie smutno, źle, będę myślała o tobie. Bo widzisz, pomimo tego, coś mówił przed chwilą, to ważne. To bardzo ważne. Podczas gdy ty masz 24 albo 25 lat. Ja jestem starą kobietą. Nie mów nic. Wróciłeś, mój ukochany. Dobranoc, mamo.
Ze wszystkim chodzi o zasadę. Pan rozumie? Tak jest. No to może pan iść. Przepraszam cię, papo. Co takiego? Papo, chciałem ci coś powiedzieć. No? Myślę, że za mało czasu poświęcasz mamie. Jest ostatnio dziwnie przygnębiona. Nie rozumiem. A jednak co? Mama zawsze jest sama. My jesteśmy zajęci fabryką, Pawełek szkołą, a ona... Ale dla kogoż ja pracuję, jeśli nie dla niej? Przede wszystkim dla niej. Przecież ma wszystko, czym kobieta może zamarzyć. Ma zbytek, ma znajomych, którzy je sobie wyrywają. No i wreszcie nazwisko, które jest jednym z trzech, czterech najpotężniejszych w przemyśle. Dla kogoż ja, Ulika, rozbudowuję to wszystko? Słuchaj, papo, to wszystko nie może zastąpić kobiecie ciepła, miłości. Gdybyś wyjechał z nią... Co? Ja mam rzucić interesy, ażeby się zająć wydzielaniem cieplika? Chociażby pod Warszawę do naszej willi. W każdej chwili możesz dojechać autem. No widzę, chłopcze, że jesteś naprawdę zakochany. No to mi się nie dziwię. Ale żeby mnie narzucać na rolę po 25 latach, to już jest przesada. Wiesz, rad jestem, żeśmy się tutaj przeprowadzili. I ty lepiej się czujesz, prawda? Tak, czułam się trochę zmęczona. Jelenko, pamiętasz, jak kiedyś odwiedziłaś mnie wtedy w fabryce i powiedziałaś, że życie nasze tak mija bez treści. Tak, pamiętam. Było to dla mnie niezrozumiałe. Według mnie życie to właśnie praca. No, kiedy się pracuje, to życie narasta, nabiera treści. No, być może, że pracując dla ciebie, zapomniałem o tobie, o nas. Jak myślisz, Kireno? Myślę, że dzisiaj dla nas już za późno. Co ty mówisz? Za późno? Mama bardzo się zmieniła ostatnio. Jak to się zmieniła? Nie wiem, jest jakaś inna niż zwykle. Przygnębiona, apatyczna. Myślę, że tylko ci się tak wydaje, Paweł. Poczta, papo. Ireno, do ciebie list. Do mnie? Dziękuję. Kogo masz ten list? Towarzystw filantropijnych jest stanowczo za wielu. Propozycje panów przyjmuję. Chętnie powierzymy panom przeprowadzenie tej transakcji na Górnym Śląsku. Na Górnym Śląsku? W myśl jednak postanowienia Rady Nadzorczej naszego przedsiębiorstwa. Halo? To ja. Ach, Komitet Towarzystwa Opieki nad Dzieckiem. Owszem, proszę o umieszczenie naszych nazwisk, ale żona moja już wczoraj otrzymała list panu. Jak to? Panowie nie wysyłali jeszcze listu? Ustnie panowie zapraszali. A przepraszam, w takim razie widocznie źle zrozumiałem. Proszę, do widzenia. Co to za kwiaty? To panienka kazała przynieść ogrodnikowi z oranżerii. Panienka gra. Od razu wiekowi weselej na duszy. Czy Klaudiusz odzwyczai się wreszcie od nazwania matki panienką, czy nie? No ja te przyzwyczajenia pani, że ja panią na rękach.
zastraszyłeś. Spieszysz się dokądś, mamo? Spieszyć się tutaj? Chciałam się po prostu przejść. Taka ładna pogoda. Ślicznie wyglądasz dzisiaj. Podoba ci się? Co to za perfumy? Upajający zapach. To kwiat nocy. Upajający zapach. Mamo, dlaczego się tak śpieszysz? Tak dawno nie rozmawialiśmy ze sobą. Proszę cię, zostań. Cóż to za kaprysy, Rysiu? Mamy przed sobą cały dzień. Mamo, zostań. Co to ma znaczyć, Rysiu? Mamo, błagam cię. Ty teraz nie pójdziesz. Co to ma znaczyć, Rysiu? Jakim ty właściwie tonem mówisz z matką? Rysiu, ja... Mamo, ty się więcej z nim nie zobaczysz. Z kim? Co ty mówisz? Z kim? Ryszardzie, nie potępiaj mnie. Ale twoja matka jest tak strasznie nieszczęśliwa. Moja biedna mama. Tak mnie to boli, ale musiałem cię ostrzec. Przecież ja już z tą tajemnicą żyję od 2 tygodni. Sam na sam. Od tamtej chwili do czasu. Moje biedne dziecko, moje biedne dziecko. I teraz ty się żenisz, ty się rozstajemy. Odchodzisz od swojej matki z tym strasznym wspomnieniem. Nie, nie, nie myśl tak, Edręcz. Bo widzisz, tak szybko minęło. Mój Boże, jak czas leci. Zdaje mi się, że dopiero wczoraj przyszedłeś na świat i już jesteś dorosły. Nie za głupo prowadzę cię do ołtarza, a wydaje mi się, że sam nie go odeszłam. Że całe życie jest przede mną, że to dopiero początek. To nie moja wina. Wiosna mego życia się spóźniła. Tak wyszło. Mówiliśmy o tym wczoraj. Że są takie ptaki, które bardzo późno zakładają gniazda. Mówi się o nich głupie ptaki. Przecież to już jesień. Jestem tylko takim głupim ptakiem, który się pomylił co do pory roku. Tak jest twoją matką, chłopcze. Ale należy być dobrym. Bardzo dobry, mój chłopcze. Gdyż są serca, tak wiele cierpieć muszą tylko dlatego, że są takie, jakie są. Zapomnijmy to wszystko. Przecież o tym nikt nie wie oprócz mnie. A jeśli chodzi o tamtego pana, to mi, że mu to wszystko puszczę płazem. Człowiek, którego z tobą poznałem, dla którego miałem tyle przyjaźni. I ten człowiek spoliczkował mnie. To był policzek. Odpowie. Nie, nie. Co ty chcesz zrobić? Moja sprawa. Ryszardzie, ty tam nie pójdziesz, słyszysz? Zabraniam ci. Zabraniam, Ryszardzie. Matko, mogę ci współczuć. Mogę zapomnieć to, co jest z tobą związane. Ale sam tak po prostu wytrzeć twarz, w którą mi napluto, tego nie potrafię. Ty chcesz go zabić? Nie jestem zbirem. Sprawa będzie załatwiona w sposób honorowy. Więc chcesz go zabić w sposób honorowy? A o mnie się nie lęka, co? Ryszardzie, zlituj się, błagam cię, nie dręcz mnie, nie dręcz. Matko, przestań. Ryszardzie, nie, 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 zlituj się, błagam cię, Ryszardzie, matko. Ryszardzie, zlituj się, pomyśl. To jest ta wielka miłość mego życia, resztka mojej młodości, a druga młodość, Ryszardzie. Ryszardzie. Co się stało? Co tak, Ju? Wiesz, w twoim wieku doprowadzać matkę do łez? Nie, to drobiazg, głupstwo. Poszło o służbę, jak zwykle o Klaudiusza. O co, o Klaudiusza? Tak, papo. No, mój kochany, powinieneś mamie oszczędzić przykrości, nawet gdybyś miał rację.
Ale kiedy to zamazgaj z tego Pawełka, nie pozwolił mi strzelić do wrony, no. Zupełna matka. Dobry, mamusiu. Jest. Na spacer? Tak. Chodź. Pysiu, spotkałem niedaleko stąd na drodze twego przyjaciela Jerzego. Umówiłeś się z nim? Miałem wrażenie, jak gdyby na kogoś kalb. A któż to taki ten Jerzy? Pinista. I to bardzo sławny. Tak? A to chciałbym go poznać. Pójdę z wami. Czy to warto? Trzeba go zaprosić. Ja mam i tak dość ludzi w mieście. Zostańmy tutaj, napijemy się herbaty z rumem. Musiałeś... To dziwaczna historia. Telefonowano do mnie z instytucji filantropii, że dopiero teraz zamierzają wysłać Henię. Aż to pomyłka, przecież śmieszne. Wczoraj otrzymałam list, widziałeś. Zamierzasz chyba teraz znów iść na wrony. Owszem. Zresztą może grubsza zwierzyna. Grubsza zwierzyna, tak? Kto wie? Jerzy! Jerzy! Mnie zabij, jako nie pozwolę! Nie dam, nie dam! Więc tak brzękasz się o swojego... Chciałem... Tylko sprawdzić. Idź na górę. Marsz! Do tego doszło, że zrobiłaś sobie poraz własnego syna. Stąd wasza kłótnia i te twoje łzy. Okropne. Okropne. Więc dlatego było dla nas za późno. I to kłamstwo, które ciągle czułem wokół siebie, i ten twój lęk, i... A teraz przed własnym sędzią. Okropny. Ryszardzie, zostaw nas. Nie trzeba. Niech zostanie. Czyż po tym wszystkim, czego był świadkiem, zostało jeszcze coś od mogową? Tak. Jest jeszcze honor i nazwisko moje i moich synów. Honor, nazwisko, to dla ciebie było zawsze najważniejsze. Ja nie istniałam, nigdy nie istniałam, a teraz bronię swojej miłości, bronię swych praw do życia. Jak to więc ty chciałabyś zdeptać wszystko? Obowiązki wobec nas, wobec opinii, wobec świata? Opinia, świat, kpię sobie z tego. Na myśl, gdybym był sam, kazał natychmiast ten dom opuścić. Ale ja znam obowiązki twoich synów. Namyśl się. Jeśli stąd wyjdziesz, więcej już swoich dzieci nie zobaczysz nigdy. No a teraz możesz wybierać między swymi obowiązkami, a swą miłością. Już wybrałam. No to idź. Chodź. Ojcze. Mamo. Mamo, nie odchodź. Mam. No, na co czekasz? Wolałabym dziś, bo czuję się trochę zmęczona po wczorajszej wycieczce.
Te alpinistki już chyba nigdy z ciebie nie zrobię. A tak dobrze szło wczoraj. Cóż, zostaniemy? Nie, nie, ty pójdziesz sam. Ja za gospodarstwie, to też praca. Jeszcze jaka? Zresztą prędko wrócę. Ale będziesz ostrożny, przyrzekasz? A ty byś wolała, żebym skręcił gdzie kark i zostawił ci cały obiad. Nie ma tak dobrze. Cześć. Przecie widzicie, co się na polu wyrobił. Ratujcie go! Przecie po swoją śmierć nie pójdą. Co by to był Jasienica, bo jaki inny przewodnik to może. Aluś, dawaj plecu. No cóż to jest? Franek! Jezusie! Rozłoś za się pleco Gilina, loduchem! Jezu! Ja się mógł wam zapłać. A niech tam! Ty przecie so mnie pójdzie. Boże, co ja przeżyłam przez ciebie. Całe pogotowie tacieńskie cieszą. Nareszcie. To też niemal ofiara Śnieżycy. Nie byłabym już chyba żyła, gdyby nie pani syn. O, przepraszam. Nic nie szkodzi, jeżeli jest taki młody. A teraz proszę państwo, siądą do stołu, napiją się herbaty. To wam dobrze zrobi, proszę. Muszę zawiadomić rodziców, są z pewnością bardzo zaniepokojeni. Za chwilę tu ktoś będzie z pogotowia, więc damy im znać. A teraz proszę, siadajcie, zaraz wracam.
pomyśleć, że gdyby nie pan, niech pan sobie wyobrazi, wybraliśmy się na narty. Odlądałam się od towarzystwa i nagle ta wichura. Najważniejsze, że jest pani teraz tutaj. No, no i cóż, moi państwo, jest już herbata gorąca. Dziękuję pani bardzo. Mareczko! Dziecko moje, nic ci się nie stało? Nic, nic, nic. To pan mnie uratował. Jak się panu odwdzięczymy? Musi pan nas koniecznie odwiedzić. Koniecznie. Bardzo prosimy. Może jutro. Na obiad. Nie odmówi nam pan. I pani, prawda? Przyjdą państwo. Ależ naturalnie. Przyjdziemy. A po... No dobrze. Dziam, dziam, dam. Jerzy. Do kochają. Wolałabym nie iść tam. Mam straszną migrenę. O, jak chcesz, możemy nie iść. Ależ nie, kochany, nie zrozumiałeś mnie. Ty musisz tam iść. Bez ciebie nie pójdę. No, Ptasiu. To nie migrena. Powiedz mi całą prawdę. Nie rozumiem. No więc tak, czułabym się tam źle. Szanowna młodą córką, zasadami i przesądami nagle ja. Ja doprawdy nie wiedziałabym, jak się zachować. Przecież jeszcze nigdy nie byłam w takiej sytuacji. Masz rację, kochanie. Zostaniemy. Nie, nie, kochany, ty musisz tam iść. To nie wypadałoby. Pomyśleliby cię wiąże. Nie no, pójdziemy. Nie, idź, idź, Jerzy. Zrobiłbyś mi wielką przykrość. I tam by na to. To taka czarująca dziewczyna. Piękna, prawda? No cóż, Jerzy, zrobisz to dla mnie? Pójdziesz? Skąd? Nareszcie. Jak ty ten krawat zawiązałeś? Musisz być piękny, czarujący. Ale dajże pokój za dziecko z ciebie. Później pójdziesz na dancing. Chcę, żeby cię wszyscy podziwiali, żeby się tobą zachwycali. Dobrze, dobrze, do widzenia. Tak, mój staruszku, zestarzałem się. Za dużo zrozumiałem po tych ostatnich. Jak tu zimno? Zaraz będzie cieplej. Cieplej? W tym domu już nigdy nie będzie tego ciepła, które tutaj mi było, a którego nawet nie potrafiłem odczuć. To, co jest w życiu najważniejsze, dostrzegamy dopiero wówczas, gdy je tracimy. Gdy je tracimy. Bo ona przede wszystkim matką. A gdy dzieciom jej opieka była już niepotrzebna, a ja nie umiałem jej okazać tego uczucia, jakie miałem, to ona pokochała pierwszego lepszego. Pierwszego lepszego. Proszę. Przepraszam panu. Czy tu mieszka Jerzy Olęcki? Tak. Czy mogłabym się z nim widzieć? Niestety Jerzy pojechał do miasta. Wrócili dopiero późnym wieczorem. Tym lepiej. Jestem jego babką. Jerzy mi bardzo wiele mówił o pani.
Inaczej panią sobie wyobrażałam. Wydaje się pani być inną kobietą, niż myślałam. Dlaczego pani to zrobiła? Dlaczego pani weszła w jego życie? Kocham go. Pani go kocha. A czy pani zastanowiła się nad tym, jakie mogą być dzieje takiej miłości? Czy pani chce zostać jego żoną? Jerzy prosił mnie o to. Mówił mi jednogrotnie, ale ja, mój mąż... No, niech pani się nie łudzi, że tu mąż pani stanowi przeszkodę. To pani wewnętrzne odczucie jest przeszkodą. I wie dobrze, że pani mogłaby być jego matką. Że ta różnica wieku będzie się z każdym rokiem pogłębiać. Pani zdaje sobie z tego sprawę. A mimo to rzuca pani wyzwanie światu. Czy pani pomyślała o tym? Będą panią wytykali palcami jako jego kochankę. A cóż mnie ludzie obchodzą? Niech pani posłucha. Rodzinę, męża, dzieci, sytuację życiową, wszystko, wszystko w jednej chwili rzuciłam dla niego. Wiem. A czy pani wie, że tej sekundy, która pochłonęła 20 lat mego życia, nie oddam za nic na świecie? Bo tą chwilą złączyłam się z nim na zawsze. Jakże pani będzie cierpiała, gdy go pani utraci? Nie oddam go wam. Nie zdoła mi go pani brać. To nie ja pani odbiorę. Lecz starość. A na to nie ma rady. Starość. Jeżeli pani będzie ostrożna, jeżeli pani ciągle będzie się miała na baczności, ciągle, w każdej chwili swego życia, swego snu nawet, stosunek wasz może potrwa jeszcze parę lat, ale w końcu nie oprze się pani czasowi. Twarz pani z roku na rok będzie coraz bardziej zmęczona i zwiędła. Starzejąca kochanka, czy pani to rozumie? Oto czym się pani stanie. Starzejącą się kochanką, która czyha na okruchy szczęścia. Zazdrośnie upomina się o nim, aż pewnego dnia zjawi się ona, inna, młodsza. I będą robili to samo, coście wy robili przedtem. Będą się pieścili spojrzeniami, będą się kryli przed panią, tak jak wyście niegdyś kryli się przed pani mężem. I wreszcie zostaną pani tylko wspomnienia. Gorzkie, palące wspomnienia. Niech pani wróci do swoich. Oni panią kochają. Oni pani przebaczą. Bo po tym może być za późno. Nigdy. To, o czym pani mówił, nie nastąpi nigdy. Proszę, niech pani zaczeka. Proszę, niech pani przeczyta. Tak. To jest list pożegnalny. Napisałam go dawno, bardzo dawno. Myślałam, że gdy trzeba będzie odejść, miast skargi, przekleństw znajdzie w nim tylko miłość moją i całe moje serce. To są marzenia. To jest zbyt trudne. Jeżeli nie zerwiesz z nim teraz, po tym, co ci powiedziałam, może okrutnie. To już nigdy nie będziesz miała na to siły. Znajdę ją w sobie, ale nie wcześniej, aż wybije ostatnia sekunda naszej miłości, najostatniejsza. Ja ci go z pewnością nie odbiorę, moje biedne dziecko. Odjeżdżam. Nie mów mu, że tu byłam. Tak mi cię żal. Tak bardzo mi cię żal. Teraz. Proszę państwa,
bohaterskie ratowanie dziewcząt znane już było w historii od najdawniejszych czasów. Faktem jest jednak, że historia antyczna nie znała wypadku uratowania dziewicy przez narciarza. Co to słowa? Moja mowa! Mowa! Ty, tutaj? Nudziłam się strasznie. Chciałam państwu zrobić niespodziankę. To bardzo miło z pani strony. Rodzice bardzo się cieszą. Proszę pani pozwolić. Dobry wieczór. Pani była tak uprzejma, że przyszła. Dobry wieczór pani. Prosimy, prosimy. Proszę, bardzo proszę. A ja miałem zaszczyt być już kiedyś przedstawionym szanownej pani dyrektorowej przez jej syna Ryszarda, kiedy był jeszcze na uniwersytecie. Doskonale pamiętam. A małżonek szanownej pani dyrektorowej jest tutaj w Zakopanem? Nie. A, zapracowany, rozumiem, rozumiem, ale przyjedzie tutaj. Państwo zdaje się, że są zdumieni moją szczerością. Tańczymy, Jerzy. Czy można panią obsić? Cóż, młodość ma pierwszeństwo. Pan być taki okrutny dla nich. Przecież ona to robi dlatego, że pana kocha. Jest wspaniała. Naprawdę? A pan świat? Podobno tak, ale tylko na żywych. Na historycznych zna się lepiej pan profesor. Pan profesor, pan profesor. A zna pan Medę? Osobiście nie mam przyjemności. Szkoda. A wie pan, kto to Medę? Była kiedyś taka dama, która z miłości do kochanka zamordowała ojca. Nieprawda, męża. Ależ nie, ojca i swoich dwóch synów. Dwóch synów. Się do kochanka zamordowała swoich dwóch synów. Tak! Z miłości do kochanka zamordowała swoich dwóch synów! Synów! Synów!
czy możesz mi wybaczyć? Wiem, to było ohydne. Przyszłaś tak strasznie wydekoltowana. Mówiłeś, że mam ładne ramiona. I ten okropny zapach perfum, od którego tu nie można oddychać. Panie Jerzy. Jerzy, przecież ty mnie kochasz. Ale kochałeś mnie, Jerzy, prawda? Nie wiem. Może to była tylko namiętność. Przebacz. Śpi. Śpi, jesteś zmęczony. Nie zobaczymy się więcej. Bądź zdrów, moje światło, moje ukochane. Niechaj życie twoje będzie piękne i beztroskie. Niechaj szczęście idzie za tobą przez całe życie. Tak jak ja chciałam za tobą. Gazeta. Wyczytałam nowinę, która jest dla nas wszystkich ogromnie interesująca. Ten twój przyjaciel, alpinista, no wiesz, ten, ożenił się z panną Tamarą Korską i wyjechali do Ameryki. Mam. Co? A, rozumiem. Nie, nie rozumiem. No jeżeli piszą o tym w gazetach, to chyba można mówić. Ja. Przepraszam. Bardzo przepraszam. Mamo. Frau.
Monsieur Fetre. Et n'en va plus. Vingt-sept, rouge, impair. How do you do? This is very beautiful. But the most I can give you is £1. 5 shillings too little. Haven't you any more? Well, I'll give you a ticket anyway. Return to Warsaw. Chciałabym się widzieć z mecenasem Masalskim. Pan mecenas wyjechał wczoraj za granicę. Wróci za miesiąc. Tak, Paweł Mohort. Mohort? Mohort. Ależ on kilka lat temu ukończył naszą szkołę. Tak, tak. Tak. Przepraszam, Paweł. Kilka lat.
Synu mój! Synu mój drogi! Mamo, moja! Mamo! Tatusiu, tyle czasu upłynęło. 6. Gdybyś ty ją widział, tatusiu. Przeszłość nie wraca. Zasnęła biedaczka. Kazałem ją zostawić samą. Posłałem Pawełka do fabryki do ojca, żeby go uprzedził. Taka niespodzianka. Mogłoby to nim wstrząsnąć. Istotnie niespodzianka. Co chcesz przez to powiedzieć? Tylko, że tę niespodziankę już dawno przewidzieliśmy z moją mamą. Wiedzieliśmy, że zechce tu wrócić pewnego dnia, by odpocząć po swej eskapadzie. Zabraniam ci w ten sposób mówić o mamie. Janina, apeluję do twojego serca i do twojego sumienia. To, że jeszcze przed chwilą, gdyby nie Pawełek. Janina, miej coś na mnie. Nie, nigdy się na to nie zgodzę. Musisz się zgodzić. Wobec tego wybieram jej z nią. Nigdy. Może jeszcze chcę, żeby to bywała. Żeby ją przedstawiała naszym znajomym. Albo żeby niańczyła nasze dziecko. Telefonowałam już do mamy. Ja nie mówię. Żebyś ty widziała, co się z nią zrobiło. Jest już stara. Biedna mama, zupełna staruszka. Cóż ma teraz z sobą zrobić? Dokąd, Janienka? Nie, Klaudiuszu, ja już idę. Ale przecież pan Ryszard, Pawełek także poszedł do pana. Nie trzeba, Klaudiuszu, tak będzie lepiej. To Andrzej, już ma 10 minut. Klaudiuszu, chociaż na chwilę zobaczyć. Klaudiuszu, mój drogi. Panienka, pani chce tylko spojrzeć na wnuczka. Dziecinko. Zlicznie. Patrzysz na babcię? Żonek.
To patrz na mnie. No widzisz, jaki ty śliczny jesteś. Balan, balan, buj. Balan, balan, buj. Siduj. Przepraszam, już pójdę. Papo, mama z nami zostanie. Nie, 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 ja pójdę do siebie. Przecież jesteś u siebie. Panienka zostaje. Co za szczęście. Nie nade mnie, Klaudiuszu, panienko. Przecież jestem już bardzo.